Cześć, to znowu ja i gramy sobie Arctusem Pro Harry Potter i Komnata Tajemnic. Gdzie to było? Czekajcie, muszę się skapować. Przechodzimy tą Arctusem Pro, wyzwanie Arctusem Pro, jeszcze raz rzucimy. O, właśnie. Już mamy, Jezu, mamy 175 fasolek. O! Wow! Wow! Ale uniki, widzieliście to? Flipendo, ja chcę fasolki, ja chcę fasolki. Żadnych fasolek nie przepuszczę. Bo mamy już tyle fasolek. Bogaci jesteśmy. O, dobra. Chyba następny sekrecik to był, tak. Będzie chyba srebrna brąz. Jezu, już nie pamiętam, gdzie były karty. Wiem, gdzie były tylko sekrety, a nie pamiętam, w których były karty. Dawno grałem w tą grę, chyba rok przeszło, nie grałem w nią. Gdzieś tak. Oj, zamknij się. Pokazuję, co jest na dole. Tak, schodzić w schemacie takim, jakim ja pokazuję, bo inaczej spadniecie. Tu przeskoczyć najlepiej. Nic nie ma. Okej. Okay. Tak. Nie wiem, czy mam... Chyba w tej części nie ma autoskoku. W ogóle patrzcie, ile mamy czasu. To było dwa razy więcej niż to, co nam dali na początku. Czyli dużo punkcików zdobędziemy. Okej. Okay. Widzieliście, tam się otworzyło. I teraz to. Nico. O, się otworzyło. Ślimaczki i one będą chyba nas szarżować, tak? Nie. Nic tu nie ma? Da się tu wejść? Nie, nie da się. Czyli nic nie ma. Idziemy. Lecimy na Szczecin. W ogóle ładnie. Ta gra lepiej działa niż ten. Niż... Władca Pierścieni. 60 tych. 60 klatek mi trzyma. Moje. Wszystkie żaby moje. O, zaraz chyba dojdziemy do ostatniej... O, tu jest brązowa karta. Ile mamy kart? Tak se sprawdzę. O Jezu, stopy mi się myli. Już mamy... 6 brązowych kart i 3 srebrne. To jest całkiem nieźle. Jeszcze 4 i będziemy mieć HP większe, więc... Fajnie. O! Dobrze, że się spojrzałem. Byśmy stracili jedną fasolkę. O, tak. To jest właśnie ostatnia chyba przedostatnia komora to jest. Gin. Gin. Buf. 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 O. Mhm. Wiedziałem, że tu przedostatnia. W sumie mogłem tego ostatni odcinek pociągnąć trochę dalej. Tu był chyba jakiś... Tak, jest, wiedziałem. Jest tu, widzicie, po prawej. Jest tutaj ten. Sekret. Srebrna karta. Dobrze, że można wrócić do tych, chyba, do tych wyzwań, więc można w razie co sobie te karty zebrać. Okej, cicho. Tu trzeba te właśnie 4 takie kraby wrzucić. Bodajże tu jest chyba też za nimi sekret. Tak mi się wydaje. O właśnie. Widzicie? Za kratkami jest jednak ta. Gwiazdeczka. Spadł. Jest. Okej. Okay. Już ostatniego tego sobie złapiemy.
Okej. Fuck, nie spadł. Okej. Z tego jeszcze raz wepchniemy. O! Okej. Chyba się nic nam nie stanie. Nic. Dobra. Mówiłem, że jest sekret, mówiłem. Pamiętam jeszcze sekrety. A, widziałem, tu będzie gnom. Chodź tu. Rzucimy cię. Pasolka dla mnie. Tu będzie chyba srebrna. Tak. Już mamy chyba... Czekajcie. 5 srebrnych kart, to też nieźle. Jeszcze 5 i będziemy mieć już jeden zamek otwarty. O. I wyszliśmy sobie tutaj. Mamy 10 na 10. I patrzcie jaki czas. Generalnie mamy na to, czekajcie, dużo minut nas mamy. Z pół godziny mamy na ten. Tak mi się daje. Nie wiem ile ma godzina. Chyba 3600 sekund. No to godzinę sobie uzbieraliśmy. Więc to jest groza. A i tutaj będą pułapki. I później będą ciężkie pułapki, bo będą coraz szybciej działać. Jest autoskok, niestety. One będą coraz szybciej działać i będą próbowały nas zepchnąć. No dawaj, działaj. Nie ma. Uf. O, właśnie. I ukończyliśmy zadanie. Rictus Sempra, w ogóle fajne niebo. Jej. Takie. Znakomicie, panie Potter. Jeden czar dla nas. Czuł pan moje wyzwanie? Rictus Sempra. Czas, jaki pozostał, zostanie teraz przeliczony na punkty. Patrzcie, ile punktów dostaliśmy. To jest groza. Nikt nie będzie miał tyle. Będą mieli chyba po 20 punktów. Mi się bardzo cieszę, że nie słychać farelki. To jest naprawdę świetne. Nic tu nie ma. Patrzcie, gdzie wychodzimy. Mogliście już widzieć ten znaczek, jak wszedłem. Tak, gdzie nas jakiś tam... dziewczynka nas zaczepi. Właśnie przyznanie punktów. I... właśnie dzięki temu, że my tak dobrze przeszliśmy to wyzwanie, to możemy pójść teraz do komnaty fasolek. Tylko, że wszystkich fasolek nie zbierzemy, bo nie mamy odpowiednich czarów jeszcze. Ale większość tak. Tutaj też mamy sekret. I o kurcze. Wiecie co? Ja tego sekretu nie zbieram jeszcze, bo nie mam odpowiedniego czaru na to. Witam wszystkich. Patrzcie, 68 Slytherin. Fuck you. Jak się nazywam, to jestem Albus Dumbledore, dyrektor Hogwarts. Lepiej teraz w ogóle teksturki trochę wyglądają. A i w ogóle teraz mi się dopiero przypomniało, że na intrze Harry przez jakiś czas miał takie szare obwódki przy okularach. I to jest po prostu za nowy komputer, tak? Za nowa karta graficzna i tak dalej. I Windows 7 i trochę fiksuje gra. No najwyraźniej. Pokonałem ich taką kurde przewagą. Tak, mamy... im więcej chyba punktów zbierzemy, tym większy czas. I trzeba się kurde streszczać. Jak najwięcej fasolek. Biegajmy. Tu. Puf. Zbieramy fasoleczki. Nasze fasolki. Im więcej, tym lepiej. Ja normalnie ponad 1000 potrafię zebrać w tej grze. O. Duży czas mamy dosyć. Nie wiem, z minutę, z dwie minuty. Sprawdzę sobie na nagraniu. Jedziemy, teraz właśnie ja zawsze tą drogą na początku idę, nie wiem czemu. Tak mam. Że lecę tą drogą. A potem już mi się kończy, nie mam gdzie iść. Dawaj. A fajnie było jakbyśmy do 400 dojechali. Nie dojedziemy. A chciałem. Dobra,
A, za mało fasolek. Chociaż... Kurde. Czas! Błagam! Ach, nie dojechaliśmy. Szkoda. Ale tyle? Już chyba 200 fasolek? O, jesteś, Harry. Dobrze, że cię znalazłem. Cieszę się. Cześć, Wood. Harry, czas na trening Quidditcha. Żadna drużyna jeszcze nie zaczęła trenować, więc zyskamy. Cieszę się. Jeszcze nie jadłem obiadu. No właśnie, głodny jestem. Zresztą też jestem głodny. Chodź za mną na boisko Quidditcha. Tak, teraz mamy sobie właśnie boisko od Quidditcha, ale jeszcze nie pójdziemy. Pójdziemy sobie sekret i sobie nie chcę tak od razu misji następnej zaczynać, więc zbierzemy co można. Zaszczyt być z tobą w jednym domu. Dzień. Tak, mi też zaszczyt, że mogę być z tobą. O, mam już ponad 400, więc jest kit. Nie, nie chcę, jeszcze nie. Dopiero później, fasolki się później przydadzą, bo jak już nie będziemy mogli zebrać innych tych... Jezu, znowu. Zaraz Skype'a wyłączę. Nie chcę kupować, bo przecież mogę pozbierać, nie? Dopiero potem się przydadzą fasolki, więc... Dobra. Ile mamy? Nie chcę mu. God damn it. Dobra, tu sobie skończymy. Mam nadzieję, że wam się podobało. Przeszliśmy sobie właśnie zadanie Rictus Empra. Mam nadzieję, że wam się podoba to, jak nagrywam. Piszcie komentarze, lajkujcie, piszcie co źle, co dobrze. Nie wiem. Ja się będę starał jak najwięcej sekretów wam pokazywać. I do zobaczenia. Bye.